Witam serdecznie, Marcin Zając z nami. Posłuchaj, jesteś zwycięzcą walki numer 5. Ja mówiąc szczerze, prowadziłem w tym momencie wywiad, więc nie widziałem dokładnie całej walki, widziałem tylko fragmenty, między innymi drugą rundę, kiedy chyba Patryk Orzuch dostał poniżej pasa. Powiedz, o co chodziło? No ja dostałem poniżej pasa. Okej, okay, przepraszam, dobrze. To, no, obaj właściwie w tym samym momencie chcieliśmy wypłacić sobie kolano. No, ja dostałem poniżej pasa, Patryk dostał powyżej pasa, ja potrzebowałem chwilę przerwy, no tak wyszło. Właściwie we dwóch się wymieniliście kolankami. Tak, tylko ja dostałem trochę mniej. Wyglądało tak, jakbyście obaj dostali, więc tak to wyglądało. Powiedz, jak przebiegała walka, dlatego że, no, jak powiedziałem, prowadziłem w tym momencie wywiad, więc nie widziałem, oprócz tego uderzenia poniżej pasa, nie widziałem właściwie walki. Roller coaster, parterowo, stójkowy, bardzo dużo grapplingu, bardzo dużo wymian stójkowych. W pierwszej rundzie wydaje mi się, że przewaga stójkowa po mojej stronie, zapasy, parter generalnie po mojej stronie przez wszystkie trzy rundy. Patryk raz złapał gilotynę, którą wybroniłem. W pierwszej rundzie zabrakło niewiele do mojego skończenia z zapleców, duszeniem. Końcówka trzeciej rundy to moja dominacja graplerska, zapaśnicza, parterowa, końcówka dosiad z ciosami. Działo się. A powiedz, czy miałeś okazję wcześniej walczyć z Patrykiem? No, nigdy. Przepraszam bardzo, panie operatorze, poprosimy jakąś chusteczkę. Chusteczkę poprosimy. Krwawie? No, tak się zdarza, więc to, że tak powiem, żeby ci pomóc. Dobra, powiedz mi, na ile wcześniej dowiedziałeś się na temat tej walki z Patrykiem? Potwierdziliśmy walkę jakieś, nie wiem z czego, krwawie, możemy powiedzieć. Łuk krwiowy lewy. Okej. Okay. No, pojawiła się oferta walki 8 tygodni, dokładnie, równiutko 8 tygodni przed galą. Obejrzeliśmy Patryka, stwierdziliśmy, że jest jakby rywal. Kategoria wagowa, termin, rywal okej, okay. Potwierdziliśmy walkę. 8 tygodni przygotowań idealnie. To była moja pierwsza walka od dłuższego czasu, która nie jest brana właśnie z doskoku na tydzień, dwa, czy tam, czy przeciwnik się nie zmienia w ostatniej chwili od bardzo dawna. No to jest moja ostatnia moja wygrana walka, to jest walka, do której mogłem się przygotować w pełni i to jest druga, do której mogłem się przygotować w pełni. Wszystkie poprzednie właśnie były ze zmianą przeciwnika, bądź brane z doskoku. A Marcin, powiedz tak na co dzień, w jakim klubie trenujesz, kto jest twoim trenerem i kto jest twoim narożnikiem dzisiaj? Na co dzień trenuję w MMA Akademii Kraków. Od czasu do czasu jestem też w grapplingu Kraków. Moim trenerem jest Kamil Zawarski, Bartosz Kowal, Mateusz Flaga. No i tyle. Jakieś plany na przyszłość? Jak powiedzmy w ciągu pół roku? Coś, jakieś masz wizję dalej? No, w październiku Mistrzostwa Europy IBJJF. No a potem nie mam na razie żadnych kolejnych. Dobrze, czy może chciałbyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić na koniec? Na cały swój narożnik, cały klub, wszystkich chłopaków i dziewczyny, którzy mi pomagali w przygotowaniach, którzy wspierają mnie, dodają otuchy i służą radą czy dobrym słowem. Był z nami Marcin Zając, zwycięzca 5. walki Babylon MMA 39 w Radomiu. Dziękuję bardzo. Dzięki.